Ostatnio pojawiły się informacje, jakoby sąd rejonowy we Wschowie miał zostać zamknięty. W piątek był pan w Warszawie, rozmawiał pan z ministrem Gowinem. Czy te informacje potwierdziły się? Tak, uczestniczyliśmy na zaproszenie pana ministra w spotkaniu. To był w piątek, miał miejsce w piątek 13. Mam nadzieję, że ta 13 nie okaże się pechowa dla nas. Spotkanie na zaproszenie, tak jak powiedziałem, pana ministra, w którym uczestniczyły delegacje samorządów. W tym dniu akurat z Lubuskiego i Dolnośląskiego, apelacji zielonogórskiej i wrocławskiej. Tam się zorientowałem, że przed nami takie spotkania już też miały miejsce i po nas też będą cyklicznie się odbywały z wszystkimi zainteresowanymi samorządowcami. Tam właśnie zaplanowane spotkanie na godzinę 11, rozpoczęło się o godzinie 14, na które notabene spóźnił się pan minister, po to, żeby wyjść wcześniej. Niemniej jednak powiem panu szczerze, że wyjechaliśmy, bo byłem z wiceburmistrzem Wschowy, panem Andrzejem Nowickim, wyjechaliśmy bez takiego głębszego przekonania, że reforma, jaką nazywa pan minister, jest działaniem właściwym. Specyfika naszego sądu jest inna i nijak nie pasuje do klucza, jaki został zastosowany, do kryteriów, jakie zostały zastosowane przez ministerstwo. Mianowicie podstawowym kryterium jest ilość sędziów. U nas akurat jest 7 sędziów orzekających, 4 wydziały, ale proszę zwrócić uwagę na bardzo znamienny fakt. Ilość spraw przypadających na poszczególnych sędziów jest ponad, w każdym przypadku ponad 1000. W przypadku Wydziału Karnego jest chyba 1100, około 1200. Do tego, jeśli dopowiem taką rzecz, że jeśli chodzi o sprawność działania, to Wydział Karny we Wschowie był najsprawniejszy, najlepszy w województwie lubuskim w 2011 roku. Taką informację otrzymałem z Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Gdyby dodać jeszcze do tego fakt, że w 2004 roku z udziałem najwyższego urzędnika tego resortu, pana ówczesnego ministra, pana Grzegorza Kurczuka, otwieraliśmy, uruchamialiśmy ten sąd, to się ciśnie pytanie, no to które działanie było właściwe, które niewłaściwe, czy tamte, czy to likwidujące, które ma teraz nastąpić. Także nie, jak to się mówi, nie zamykamy drzwi, podjęliśmy kolejne działania. Jeszcze dzisiaj rozmawiałem z panem senatorem Iwanem, który jest w Zielonej Górze. Jesteśmy umówieni na jutrzejsze spotkanie. Mam nadzieję, że pojedzie ze mną przedstawiciel gminy Wschowa. Już wstępnie rozmawiałem z panem zastępcą Andrzejem Nowickim, bo pana burmistrza nie ma, jest na zewnątrz, na wyjeździe. No i podejmiemy tam odpowiednie kroki wspólnie z panem senatorem, który, że tak powiem, zdeklarował nam pomoc. Czyli rozumiem, że w piątek nie było dyskusji. Jest decyzja ministra i teraz będziecie państwo protestować, ale takich czystych negocjacji nie ma. Powiem tak, odniosłem wrażenie, że zaproszono nas do Warszawy nie po to, by nas wysłuchać, tylko po to, byśmy my ich wysłuchali. I takie, no niestety, z takim wrażeniem niesmacznym wyjechaliśmy z Warszawy. Natomiast jeśli chodzi o tutaj działania na terenie naszego powiatu, no to życie mnie nauczyło, że najgorsze jest nic nie robić. Dlatego obok tych działań, które chcemy uruchomić wspólnie z panem senatorem, myślę, że pojedziemy tam z odpowiednim materiałem, by jego przekonać, aby on przekonany mógł sprawę, że tak powiem, przekazać, mógł porozmawiać z ministrem i mam nadzieję, że skutecznie. Natomiast niezależnie od tego podjęliśmy taką akcję obywatelską zbierania podpisów, takie petycje społeczeństwa już w tej kwestii. Rozmawiałem z panem wiceburmistrzem Sławy i burmistrzem Szlityngowy, są jak najbardziej za, także takie listy zostaną przesłane, no i odwrotnie po zebraniu podpisów przekazane do nas, po czym przekażemy to wszystko jako załączniki do ministerstwa. A do kiedy powiat wschowski ma czas protestować, to znaczy od kiedy decyzja ministra wchodzi w życie? Z tego co mi wiadomo, wszelkiego typu decyzje ostateczne mają zapaść do końca miesiąca lutego tego roku. I będą obowiązywać od? Z tego co mi wiadomo, no różnie tutaj pisze. Ja byłem przekonany, że od 1 czerwca, natomiast dzisiaj w internecie wyczytałem, że od 1 stycznia przyszłego roku. Także tutaj nie umiem precyzyjnie się wypowiedzieć.